Hej, dzisiaj nagramy sobie test i recenzję kolektora Giorgio Armani High Precision Retouch w kolorze 02. Słuchajcie, nie jest to żadna nowość, ten kolektor jest na rynku już od wielu, wielu lat. Ja już go kiedyś miałam i bardzo go lubiłam. No ale przed dalszym kupnem powstrzymywała mnie oczywiście cena, ponieważ ona u nas w Douglasie w tej chwili sięga 195 zł, także uważam, że jest to sporo, a kolektora jest naprawdę niewiele, bo tutaj jest 4,4 ml. Tak wygląda opakowanie. Słuchajcie, może najpierw Wam opowiem co jest napisane w internecie na jego temat. Generalnie kolektor ten ma bardzo dobre opinie. Na wizażu ma 4,6 na 32 recenzje. I tu jest napisane tak. Korektor Armani duszuje przebarwienia, drobne niedoskonałości, cienie pod oczami, zawiera odbijające światło drobinki, które optycznie rozświetlają cerę. Oprócz działania kryjącego, ten kosmetyk zawiera w sobie substancje nawilżające oraz witaminę E. No i właśnie na stronie Armaniego też jest napisane, że ma on to właściwości rozświetlające i że dobrze kryje i że można go używać jego nie tylko pod oczy, tylko właśnie do rozświetlenia różnych partii twarzy. Dobrze. Pokażę Wam teraz, jaki jest aplikator. Aplikator nie do końca mi pasuje. Jest to taki malusieńki pędzelek. No jednak wolę takie gąbeczki, no ale dobrze. W ogóle ten korektor występuje u nas, przynajmniej widziałam 4 odcienie na stronie Douglasa. W tym mój 02 jest najjaśniejszy, ale wydaje mi się, że była jeszcze jedynka jaśniejsza, która raczej wpadała w różowe tony, natomiast mi właśnie zależało jak zawsze na tych bardziej żółtych tonach. Dlatego on jest jasny i ma właśnie delikatnie żółty ton. Słuchajcie, ja na twarzy mam już podkład Barber Sheer Glow, na brwiach mam kredkę z Maybelline Brow Satin w kolorze Dark Brown. No i tyle. I odrobinę korektora z Catrice na tutaj na małe niedoskonałości. Będę nakładać teraz ten korektor, będę go nakładać gąbeczką Glam Sponge wersji mini, a następnie zagruntuję go kultowym już chyba pudrem z NARS Light Reflecting Setting Powder, który uważam, że i tak daje duże fory wszystkim korektorom. No dobrze, to zaczynamy aplikację. Aha, jeszcze jedna sprawa, przybliżę Was, żebyście zobaczyły, jak wygląda stan mojej skóry pod oczami. Musicie mi tutaj wybaczyć ciągłe zmiany światła, ale chciałam Wam nagrywać w świetle dziennym, żeby było bardziej realistycznie, ale widzę, że tutaj dosyć płynnie zmienia się to światło. No dobrze, nakładamy. Korektor ma dość rzadką konsystencję. Czuć takie jakby przyjemne nawilżenie. Nie jest gęsty, absolutnie. Właśnie to sprawia wrażenie bardzo lekkiego. Trochę na powiekę sobie tu przeciągnę. Widać różnicę. Dołożę go sobie jeszcze troszeczkę, ponieważ ten pędzelek mam wrażenie nie nakłada zbyt wiele. Proszę bardzo. Korektor wydaje mi się, że ma dość dobre krycie, jak na swoją taką leciutką konsystencję. No zobaczcie sobie same różnice.
między jednym a drugim okiem. Mam bardzo leciutką konsystencję, naprawdę. Momentalnie wtapia się w skórę. Dobrze, korektor nałożyłam. Teraz, tak jak mówiłam, zagruntuję go pudrem z Narsa i gąbeczką Beauty Blender wersji mini. Tutaj wam to powiem, rzeczywiście korektor ładnie jakby odbija światło, tak rozjaśnia. Ale to też za sprawą tego, że po prostu wydaje mi się, że jest jeszcze mokry, tak? No dobra, wydaje mi się, że dla mnie makrycie zadowalające. Nie wiem, czy nie lepsze trochę niż te poprzednie korektory, które testowałam dla was. To was może podrzucę wam tutaj link do filmiku, żebyście sobie mogły zobaczyć. Przybliżę wam was teraz i pokażę wam, jak to wygląda. Dobrze, słuchajcie, jest godzina 10:30. Ja sobie teraz wykończę makijaż. Jakiś lekki sobie zrobię i wrócę do was. Może jeszcze parę słów dopowiem. Wiecie co, pomyślałam sobie, że jeszcze sobie porozjaśnię w twarz w paru miejscach. Przecież ten korektor jest nie tylko pod oczy, tylko ogólnie do rozjaśnienia twarzy. Więc sobie jeszcze nałożę go gdzie nigdzie i zobaczymy. Tutaj sobie trochę rozjaśnię. No i zobaczymy. Stapia się z cerą naprawdę pięknie, jest bardzo lekki. Momentalnie się wtapia w cerę. Jest niezauważalny. Ok. Dobra, no więc znikam, dokończyć makijaż i widzimy się później. Pa! No dobra, słuchajcie, dokończyłam makijaż. Jest godzina w tej chwili po 11 parę minut. I co na tą chwilę mogę powiedzieć wam jeszcze więcej. Powiem wam, że on wygląda naprawdę bardzo naturalnie, jakbym nic nie miała pod oczami, ale oczywiście, cienie pod oczami są skorygowane, ale nie widać takiej tekstury, takiej ciężkości, którą często dają korektory, szczególnie te mocno nawilżające. W zmarszczkach pod oczami jeszcze się nie zebrał. Właśnie wspominałam wam, że używałam go już kiedyś, ale to było ładne parę lat temu. No kiedy te, jakby te linie pod oczami były nieco mniejsze, on mi się w ogóle nie zbierał. I ja podejrzewam, że wtedy w ogóle go nie przepudrowywałam. Także wtedy trzymał się idealnie. Natomiast teraz no, ma trochę cięższe zadanie, jednak troszeczkę już tych linii się pojawiło. Ale jak na tą chwilę nic się nie dzieje, zobaczymy jak będzie wieczorem, kiedy do was wrócę i podsumujemy sobie jego działanie.
To, co generalnie rzuca mi się w oczy, to właśnie ta lekka, nawilżająca formuła i jego krycie jest naprawdę zadziwiająco dobre w porównaniu do tej lekkości. Tak bym mogła powiedzieć. Na pewno nie jest to korektor, który kryje całkowicie. Podejrzewam, jak ten sławny korektor z Make Up Forever Full Cover. Podejrzewam, że on tak nie kryje, nie wiem, nie próbowałam, ale kryje naprawdę dobrze w porównaniu do reszty korektorów, które dla Was testowałam. No dobrze, to dosyć mojej gadaniny. Widzimy się wieczorem na podsumowaniu. Pa! Hej! Jest godzina 20:30, ja wracam do Was z podsumowaniem testu korektora. Minęło już od 10:30 10 godzin, jeśli dobrze liczę, od kiedy go nałożyłam. Słuchajcie, nie jest dobrze generalnie, stąd tutaj w kamerze widzę, że wygląda dobrze, bo jakby krycie jest takie jak było. Nie czuję, żebym wysuszył skórę albo żebym miał jakiś dyskomfort. Wszystko jest w porządku, natomiast słabo sobie poradził z tymi moimi załamaniami, ponieważ ja już nie muszę nawet naciągać tej skóry, żeby widzieć, że to po prostu powchodził mi w załamania. No, widać to bardzo. Powiedziałabym, że nawet bardziej niż w tych wszystkich korektorach, które testowałam. I dzisiaj nałożyłam krem z tej firmy OE Parol. Wydawało się na początku, że wszystko jest ok, ale nie sądzę, żeby to było tego kremu, ponieważ używałam już ten krem chyba pod dwoma innymi korektorami i ich działanie się nie zmieniło. No dobrze, po prostu Wam zamiast gadać, pokażę Wam po prostu, jak to się ma pod moimi oczami. Widzicie, kiedy przyjechałam palcem i sobie tutaj usunęłam trochę tego korektora, to powiedziałam, że jest w porządku. Chociaż kiedy bardzo, bardzo się przyjrzę, to widzę go w każdej takiej najmniejszej, maluśkiej linii. No tylko to już trzeba się naprawdę tak z bliska przyjrzeć, z 10 cm, jak ja to widzę. No i mówię Wam, że wkurza mnie to trochę, bo korektor kosztuje bagatela 195 zł, także no takiej rzeczy moim zdaniem nie powinien robić. No ale niestety. Także no, zostawiam go do Waszej oceny. Ocenicie same, czy warto, czy nie warto w niego zainwestować. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego filmiku. Buźka!